Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do stacji klimatycznej w Międzygórzu. Tutaj właśnie w dniach od 11 do 14 lutego odbędzie się 9. Międzynarodowy Zimowy Zlot Turystów z udziałem Klubu Czeskich Turystów, Słowackich Turystów i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Przed wieloma laty powstała inicjatywa tych trzech podmiotów, które postanowiły co dwa lata organizować zloty zimowe turystów narciarskich. Dotyczy to narciarstwa biegowego, turystyki narciarskiej, jak również ostatnio skitouringu. Od 4 lat mam przyjemność współpracować w komitecie organizacyjnym, który odpowiada za organizację tego ważnego wydarzenia w trzech sąsiadujących ze sobą krajach. 2 lata temu do spotkania takiego doszło w miejscowości Kraliki pod Śnieżnikiem. Gospodarzem zlotu był Czeski Klub Turystów. Między innymi tam miałem okazję zapoznać się, na czym te zloty polegają, jak wygląda organizacja itd., itd. 3 lata temu na spotkaniu w Kralikach zapadła decyzja, że następna impreza tego typu w naszym kraju odbędzie się w stacji klimatycznej Międzygórze. Oczywiście wielka radość i praktycznie od 3 lat do tego ważnego zdarzenia się przygotowujemy i jesteśmy gotowi, żeby już w czwartek w godzinach wieczornych tą imprezę uroczyście rozpocząć. Szanowni Państwo, w czwartek o godzinie 17 z udziałem przedstawicieli tych trzech krajów, zaproszonych gości, uroczyste otwarcie bardzo ważnego dla gminy Bystrzyca-Kłodzka wydarzenia odbędzie się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej. Po części oficjalnej otwarciu zlotu wszyscy uczestnicy udadzą się do Międzygórza i tam zacznie się realizacja programu 4-dniowego pobytu turystów do niedzieli włącznie. Chcę Państwu powiedzieć, że wytyczyliśmy najbardziej atrakcyjne trasy narciarstwa biegowego, szlaki narciarskie wokół stacji klimatycznej Międzygórze. Od 2 sezonów stacja klimatyczna Międzygórze wchodzi w skład wielkiego areału narciarstwa biegowego, bowiem na Polanie Żmijowej łączymy się z trasami narciarskimi gminy Stronie Śląskiej. Dzięki temu oprócz 20 kilku kilometrów wokół Międzygórza i na Górze Jawor do dyspozycji mamy również trasy wytyczone, oznaczone przez gminę Stronie Śląskie. Szanowni Państwo, proszę sobie wyobrazić, że gmina Stronie Śląskie od Bielic ma połączenie ze stroną czeską, następnie na Żmijowej Polanie łączymy się ze szlakami narciarskimi wokół Międzygórza. Na Żmijowej Polanie, tak jak powiedziałem, tymi trasami poruszamy się do schroniska imieniem Zbigniewa Fasnachta na Śnieżniku, by następnie przemieścić się w stronę Międzygórza pod Małym Śnieżnikiem lub też w stronę Przełęczy pod Puchaczem. W tym miejscu właśnie przechodzimy na stronę czeską i tam na nas również czeka wiele, wiele kilometrów bardzo dobrze przygotowanych na poziomie światowym tras narciarskich. Mili Państwo, chcę powiedzieć, że podczas zlotu będzie możliwość nie tylko korzystania z turystyki i narciarstwa biegowego, natomiast dużą atrakcją jest również skitouring. Ostatnio coraz bardziej modny w Europie i na świecie. Takie trasy też mamy przygotowane. Oczywiście na tą chwilę jesteśmy Państwu zapewnić idealnych warunków śniegowych. Natomiast chcę zapewnić Państwa, że mamy alternatywne rozwiązania. Należą między innymi do nich narty zjazdowe, wspaniałe środki na terenie tutaj masywu Śnieżnika. Mam na myśli Czarną Górę, ośrodek narciarski Czarną Górę, jak również ski centrum Dolni Morawa po czeskiej stronie. Nasze szkoły narciarskie, które działają tutaj na terenie ośrodka narciarskiego Czarna Góra i stacji narciarskiej Spalona są przygotowane, żeby zapewnić Państwu inne atrakcje. Również nie będziemy obijać się w godzinach wieczornych.
Mamy w piątek 12 w godzinach wieczornych zaplanowany dwubój zimowy, polegający na tym, że będzie zjazd w slalomie gigancie na nartach biegowych oraz druga konkurencja, zjazd na saniach rogatych. Suma czasów tych dwóch konkurencji będzie decydowała o zajętym miejscu. Oczywiście w przypadku zupełnego braku śniegu mamy dla Państwa alternatywne propozycje. Ze względu na to, że te trasy są bardzo atrakcyjne widokowo, to będzie można z tymi trasami zapoznać się bezpośrednio przy pomocy kijków Nordic Walking. Natomiast chcę powiedzieć Państwu, że w okolicy schroniska na Śnieżniku również będzie możliwość przemierzenia kilkunastu kilometrów na nartach biegowych. Na zakończenie zlotu w sobotę w godzinach wieczornych w domu wczasowym Gigant 1882 odbędzie się oficjalny bal papociowy z niespodziankami i oczywiście bal będzie połączony z oficjalnym zakończeniem 9. Międzynarodowego Zimowego Zlotu Turystów Międzygórze 2016. Proszę Państwa, chcę powiedzieć, że będzie miło, wesoło, a przede wszystkim zdrowo. Serdecznie zapraszam do Międzygórza. Szczegółowe informacje i zapisy Biuro PTTK w Międzygórzu, ulica Sanatoryjna 1. Do zobaczenia w Międzygórzu.